Proszę Państwa, opowiemy Państwu na temat twórczości, która towarzyszy ludzkości już od kilkunastu tysięcy lat. Pojawiła się na skałach Groty Lascaux, na murach miast przysypanych wulkanem w starożytnym Rzymie, w starożytnym Cesarstwie Rzymskim, jakieś frywolne komentarze, komentarze polityczne i tak dalej, ale my skupimy się na twórczości, która rozwinęła się w latach 70. w Nowym Jorku poprzez działanie młodzieży z biednych dzielnic za pomocą narzędzi jak marker, farba w sprayu. Twórczości, która najszybciej została dostrzeżona na wagonach metra, które podróżowały przez Nowy Jork, ale od 30 lat sytuacja się delikatnie mówiąc rozwinęła i przesunęła na cały świat i na wagonach pociągów w prawie każdym państwie, w prawie każdym kraju widzimy tego rodzaju twórczość. Skupimy się na sytuacji prawnej osób, które to tworzą, które do prawa podchodzą delikatnie mówiąc mało poważnie. No i właśnie, jakie implikacje prawne tego rodzaju twórczość ze sobą niesie? Tak, w tej właściwej części wystąpienia chcemy zacząć od zadania kilku pytań. Pierwsze z nich wręcz w jakiś sposób być może kontrowersyjne, to znaczy, czy graffiti powinno być chronione w ten sam sposób, co każdy inny rodzaj twórczości. Pytanie może się wydawać nie na miejscu, dlatego że zgodnie z ustawą przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej. W związku z czym no nie chcemy tutaj mówić o tym, o braku ochrony dla pewnych form banalnych, bo z tym sobie można lepiej lub gorzej radzić, tak jak w każdym innym rodzaju twórczości, a jednocześnie przyjmujemy, że te formy przewyższające tej poziom banalności są oryginalne i twórcze. Chodzi więc o coś innego. Chodzi o to, że graffiti jest tego rodzaju twórczością, której wielu ludzi nie chciałoby oglądać, a jeśli już ogląda, to najchętniej chciałoby ją zamazać i schować. Mało tego, graffiti to taki rodzaj aktywności, który no, zachęca do działań groźnych dla życia i zdrowia, który bardzo często jest po prostu niezgodny z prawem. No i może prowadzić do takich bardzo niemiłych konsekwencji. Mało tego, sam przekaz graffiti bardzo często jest z założenia jakiś antysystemowy, rewolucyjny, przeciwstawny prawu, w tym prawu autorskiemu. W związku z czym, czy na pewno twórcy graffiti powinni mieć te same przywileje, ten sam monopol, co wszyscy inni? To tak naprawdę prowadzi nas jeszcze do innego pytania, jeszcze bardziej ogólnego, a więc jaki jest cel w ogóle prawa autorskiego? Ten tutaj przywołany fragment Konstytucji USA jest charakterystyczny, dlatego że z niego niektórzy wywodzą, że prawo autorskie powinno być przyznawane tylko tym rodzajom twórczości, które w jakiś sposób wpływają na rozwój społeczeństwa, na rozwój sztuki. No, w związku z czym, to też oczywiście są głosy niepowszechne, ale takie się pojawiają, że tam, gdzie ta aktywność jest nielegalna, sprzeczna z prawem, która de facto prowadzi do destrukcji jakiegoś dobra wspólnego, no takich uprawnień nie powinno się przydawać. W Polsce, tu chyba odcięło kawałek jednej paremii, w każdym razie w Polsce nie ma takich ogólnie sformułowanych celów prawa autorskiego i do końca się o tym niewiele mówi, ale cały czas w prawodawstwie istnieją, czy to wprost, czy jako jakieś echa, instytucje jeszcze zaczerpnięte nawet z prawa rzymskiego, które powiedzmy sprowadzają się na ogólnie rzecz do tego, że dla niegodziwego, czy niegodziwie działającego ochrona czy roszczenia nie powinny być przyznawane. To jest pytanie ogólne, ale można się zastanowić trochę bardziej, schodząc na niższy poziom tych rozważań, jak to się ma w przypadku konfliktu między twórcą graffiti a właścicielem przedmiotu, na którym to graffiti utrwalono. Bo graffiti, jak wiemy, jak już Tomek zaczął i jak jest powszechnie wiadomo, jak widać na tym zdjęciu, najczęściej jest malowane na pociągach właśnie, na budynkach, na ścianach, na innych przedmiotach, które do kogoś należą, tak? Chociaż to zdjęcie akurat może być wprowadzające w błąd. W każdym bądź razie, co ma zrobić właściciel takiego przedmiotu, kiedy mu się on nie podoba, albo ma jakieś inne wobec niego plany? Czy może go zniszczyć, czy może go zmyć, co może z nim zrobić?
Wydaje się, że to jest właśnie przypadek tego, kiedy ta słabsza ochrona i powołanie się na niegodziwe działanie może znaleźć zastosowanie i wtedy prawa autorskie, w tym prawa osobiste, mogłyby zejść na dalszy plan. Ale oczywiście tutaj problemów jest wiele, bo co jeśli graffiti jest więcej warte albo potencjalnie więcej warte niż corpus mechanicum? Albo co jeśli graffiti powstało za zgodą właściciela? Tutaj na tych dwóch zdjęciach jest pokazany budynek Five Points, to jest taka mekka graffiti w Nowym Jorku, gdzie powstawały pierwsze wrzuty, wielu artystów tam zaczęło działać i robili to za zgodą właściciela, aż właściciel stwierdził, że w sumie dobrze ten obiekt by było przeznaczyć na coś innego. Najpierw zaczął zamalowywać to, potem zaczął burzyć. Ci artyści wystąpili do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie najpierw, potem z pozwem o odszkodowanie, kiedy już było po wszystkim, ale jak na razie nieskutecznie. Jakby to było w Polsce, trudno powiedzieć, bo z tego co wiem, czy wiemy, dotychczas taki spór chyba nie zaistniał. Było kilka razy blisko czegoś takiego, głównie tutaj nawet w Warszawie, słynny mur na Służewcu, gdzie też bardzo dużo jest graffiti, kilka razy go zamalowywano albo próbowano zamalować, ale zawsze jakoś dogadywano się z twórcami i sprawa rozchodziła się po kościach. Więc z naszego punktu prawniczego widzenia to szkoda, bo na pewno byłoby to ciekawe, bo kiedy graffiti nie jest, jest za zgodą, to już nie jest nielegalne, więc na tą słabszą ochronę trudno się powołać. A jeśli pominiemy kwestię wandalizmu, no to musimy już ważyć tutaj różne wartości, które niekoniecznie są, przechylają się na jedną stronę, tym bardziej, że jeszcze dochodzi tutaj prawdopodobnie kwestia wolności słowa, wolności komunikowania, wolności twórczości artystycznej, która jest zapewniona w Konstytucji. Ale jeszcze o kilku ograniczeniach chcę powiedzieć i nie chodzi tylko o ograniczenia fizyczne, ani ograniczenia dla tych, którzy zbyt wolno biegają. Chodzi o to, że ustawa sama przewiduje w artykule 33, no w Europie jest powiedzmy podobny przepis funkcjonuje, w Stanach on do końca jest nieznany, ale zgodnie z tym przepisem wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach, no czyli tam, gdzie najczęściej spotykamy graffiti. Ale no oczywiście są tutaj równi i równiejsi, bo jeśli ktoś namaluje coś nie na ogólnie dostępnej ulicy, no to wtedy już dozwolony użytek go nie obejmuje. Chociaż no, oczywiście jest tu też wiele kwestii ciekawych do zastanowienia, bo co jeśli coś nie jest na ulicy, ale z tej ulicy go widać, albo pod ulicą i tak dalej, więc to są też kwestie ciekawe do rozstrzygnięcia. Jeszcze jedna ciekawa z tym rzecz związana jest taka, że o ile graffiti jako takie z założenia zasady nie jest robione dla pieniędzy, to dozwolony użytek może być wykorzystywany także w celach komercyjnych, czyli można zrobić zdjęcie takiego graffiti, można go zamieścić w publikacji, można zrobić plakat, można zrobić na koszulkach i tak dalej, nie można wykorzystać do tego samego celu, czyli nie można tego pomalować na innej ścianie. To przykład dosłownie sprzed paru dni, kiedy w Stanach Zjednoczonych spadkobiercy jednego z artystów graffiti pozwali restaurację McDonald's za to, że właśnie jego literki użyła do reklamy. Jak to się skończy, zobaczymy. W każdym razie, żeby nie mówić tylko o ograniczeniach, to powiem też o możliwościach, ale to już oddaję głos Tomkowi. No nawet nie tylko o ograniczeniach, bo prawo autorskie bez wątpienia przyzna twórczości, jaką jest graffiti, liternictwu, głównie ochronę, i to Grzesiek o tym wspomniał, ale ja dorzucę kilka tylko uwag odnośnie innych monopoli lub jak będą prawnicy chcieli powiedzieć, praw ochronnych, praw z rejestracji. Znak towarowy, trzeba spełnić tak naprawdę kilka przesłanek, aby móc dostać na przedmiot, który chcemy chronić, w tym wypadku litery. Monopol, prawo ochronne. Musi się nadawać do odróżniania towarów, usług. Kilka dodatkowych wymogów i urząd albo lokalny, albo urząd tutaj krajowy, w trybie międzynarodowym udzieli takiego prawa. Prawo będzie obowiązywało. Będzie obowiązywało 10 lat. Będzie obowiązywało na towary lub usługi. Będzie to monopol, który umożliwi uprawnionemu przeszkadzanie innym w używaniu tego prawa, a ściśle mówiąc takiego oznaczenia.
I ów monopol będzie można tak naprawdę odnawiać, jeżeli będzie uprawniony zainteresowany w nieskończoność co 10 lat. I ów monopol właśnie może zostać w jakiś sposób ograniczony, jeżeli ktoś nie będzie danego oznaczenia, danych liter, danego symbolu na te towary używał. To jest sposób, gdzie będzie można komuś poprzeszkadzać w posiadaniu tego prawa poprzez wygaszenie go. Sytuacja, jeżeli chodzi o wzory przemysłowe, można powiedzieć, jest bardzo podobna. Uważam, że przesłanki są nawet słabsze, jeżeli chodzi o trud uzyskania tego prawa. Wystarczy, że coś jest nowe, jest dla osób z branży oryginalne i w ten sposób można już na jakieś symbole graficzne lub kroje pisma typograficznego uzyskiwać prawo, które trwa 25 lat. Potem całe szczęście dla nas, dla zainteresowanych, wchodzi do domeny publicznej i można z niego swobodnie korzystać. Chyba wszystko, jeżeli chodzi o przedstawienie, przynajmniej w krótkim czasie, kwestii prawnych, w jaki sposób uzyskać lub nie uzyskać monopolu na poszczególne litery. My tutaj oparliśmy się na graffiti, ale również na jakieś symbole i inne utwory. Dziękujemy.